ja mam ping dobry. 80-90, to jest okej ping. O Jezus Maria. Witam z Protom na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejedziemy się BMP 1 w wersji P w nacji niemieckiej. No powiedzmy NRD bardziej. I co do samego BMP 1, wypowiadałem się na jego temat w odcinku BMP 1 z rosyjskiego drzewka, w odcinku właśnie o tym BMP dawno temu na kanale, także jeżeli chodzi o historyczny profil, musicie tam przeskoczyć. Co do niemieckich BMP-ków, no to jak żelazna kurtyna opadła i Niemcy połączyli się z powrotem w jedno państwo, Bundeswehrka w swoich łapach miała 1112 sprawnych BMP-1. Chcieli je zatrzymać, aż zastąpią je swoją konstrukcją, tam Marder 1 modernizowana albo tam Marder 2, ale w międzyczasie zostały podniesione do standardu NATO. Tam dostały nowe radia, jakieś lusterka, inne natowskie pierdoły. Nowa nazwa tak zmodernizowanych BMP-ków brzmiała BMP-1 A1 OST. Może kiedyś zobaczymy ją w grze, chociaż tam dużo się nie różniła ostatecznie z perspektywy gry. Między 93 a 94 rokiem 501 sztuk sprzedali Grecji, 350 sztuk sprzedali Szwecji, więc tutaj czekamy na albo premkę, albo drzewkową wersję w nacji szwedzkiej. No a resztę niezmodernizowanych 110 sztuk, które im tam zostały, powiedzmy BMP-1 i BMP-1P, czyli to co tutaj mamy BMP-1P na ekranie, sprzedali za bezcen Finlandii w 1990 roku. I z perspektywy historycznej tyle. Z perspektywy gry pojeździmy dzisiaj praktycznie niezmodyfikowanym BMP, tutaj podnieśliśmy go do standardu BMP-1P. Czyli został usunięty automat ładujący i tutaj z odpowiednią załogą, jak to odznaczymy, popatrzcie na to. W tej wersji automat ładujący ładuje nam co 6 sekund główne działo, no i mamy tutaj PPK malutką, tak zwaną, czyli pocisk no na sznurku, powiedzmy, na kablu kierowany strzałkami w grze. Za to w wersji BMP-1P podniesiemy. Dostajemy dodatkowe parę pierdół, dostajemy wyrzutnik granatów dymnych, dostajemy ATGM-a, który już no, leci tam gdzie myszka i te rakiety są dużo, dużo lepsze, tak? Mówimy tutaj o 600 mm peny, gdzie malutka ma 400. No i automat ładujący został wymontowany z tego pojazdu i tutaj z odpowiednią załogą ładujemy o 0,7 sekundy szybciej niż podstawowy automat ładujący. No i myślę, że w sumie tyle, no dużo się on nie różni z perspektywy gry, praktycznie niczym w sumie od BMP-1 rosyjskiego. Za to, co będzie odmianą, nie będziemy walczyć na przykład z niemieckimi maszynami, czyli na przykład nie spotkamy Mausa, nie spotkamy Leoparda 1, za to spotkamy inne maszyny na battle ratingu między 6.3 a 8.3, więc powinno być dość ciekawie. Nasz granat, główne uzbrojenie to jest PG-9, hit, anti-tank grenade, jak widzicie 300 mm peny, co 5.3 sekundy jesteśmy w stanie strzelić. Nie leci on zbyt szybko, można by powiedzieć, że lobem, ale myślę, że absolutnie wystarczy. Dawno nie grałem BMP-1 na kanale, jest opcja pokazać BMP-1 w nacji niemieckiej, SPZ tak zwane, więc przeskoczymy sobie, myślę, prosto do akcji i zobaczymy, jak on spisuje się po drugiej stronie kurtyny. No, na tej mapie, jeżeli nam się uda, to dobrze byłoby zrobić tutaj flankę. A, i nie wiem czy... Nie, nie powiedziałem. Jeżeli interesuje was, jak to od środka wygląda, to BMP-1 i dość takie obszerne pokazanie, jak to wszystko w środku wygląda, no to ostatnio w sumie Motobieda wrzucił odcinek. Niebezpiecznie podniósł jakość. Gramy 6-7-7-7, to będzie też taki nasz konik, przeważnie na takim biarze będziemy grali. I mały meczyk, przynajmniej na razie. No rosyjskich BMP-1 nie spotkamy, znaczy spotkamy, bo są po naszej stronie, także mamy wszystkie BMP-1 na razie w grze, są po naszej stronie. No i tak jak mówię, jest to nie do końca zbadany pojazd, więc wcale nie jesteśmy tacy mobilni, jak powinniśmy być, a i tak powinno to wystarczyć. Po lewej stronie będzie kontakt. Chyba nas nie widział. Nie widział nas, dobra. M56 zniszczone. O Jezus Maria. Dobra. Conqueror MK2 zniszczony. Gąsienica, tutaj drzewo nam zablokuje ten strzał. A nie, nie zablokował, proszę bardzo. Dobra, silnik.
zepsuty w jakimś pojeździe. Nie wiem, co to jest. Zaznaczymy go. Gościu się fajczy. Może nie ma zestawu naprawczego. Oj, bomby spadły. Będzie asysta. Asysta za T30. Coś tam wjechało i to nie jest przyjazny pojazd. Nie udało się go oznaczyć. Stoi za tą góreczką, więc nie ma raczej szans. Hej. Trochę wyżej. Okej. Dobra, dostaliśmy w rakietę. Znaczy w PPK. Na razie. Kapeczkę się wycofamy tutaj. Nie wiem skąd dostałem, to jest to. Może samolot mnie zahaczył, sam nie wiem. Wyrzutnie naprawimy raz, dwa. Okej, coś tam u góry stoi po prostu, dobra. Loader zabity, niestety. Mogłem strzelić z rakiety. Kill asysta. Tutaj przed nami tam coś stoi. Zaraz jeszcze jakieś bomby mi się dostaniemy. O, właśnie. Jest pół. Czy my zabiliśmy tego człowieka, czy go nie zabiliśmy? Jestem ciekawy. CKC. Tak, oczywiście, że go rozwaliliśmy i wrócił po nas samolotem. No przecież tak wygląda gra w jebanego War Thundera, nie? Ty chuju, tam dorwałeś mnie na flance. Mam punkt na samolot. Guess who will be dead? Spróbuję. Wątpię, ale spróbuję. Szczególnie, że tracę go z oczu, niestety. O, wow, co to było za... Disconnect, niestety. O nie. O nie, nie trafiłem go. Chyba mi ping skoczył, albo jemu, nie wiem. O nie, gość, ja mam ping dobry. 80-90, to jest ok ping. O Jezus Maria. Uuuu, strzał na ślepo, o fuj. Okropny. Okropny strzał. Uuu, ała. O Jezus Maria. Ale głupio wyszło. Sexy bestia. Co się ją będzie przejechać jeszcze raz, bo ostatni raz jak nagrałem Panterę dwóje była na 7-0 w VR-ze. Chyba wiem co będzie w następnym odcinku. A ja już czuję, że ta runda nie pójdzie dobrze. Oj, czuję dobrze. Masz go? Masz go. GG. No jednak coś tu było, no wiedziałem. Fajny non-pen. Dobra, rakietą. Gdzie? Co się stało? Co jest, kurwa, gdzie te... A, ATGM poleciał w ziemię, bo stoi pod takim kątem. A, już sobie myślałem, dobra. Nie zwróciłem na to uwagi, bo dawno BMP1 nie grałem. Przypominam, że ten ATGM tak dobrze nie celuje do góry. Nie ma takiej elewacji. Już im tu wjeżdżamy na resma. Backup. Dobra, możemy go zraszować. O, ten dziwny czołg. Na 5-7 on jest, to gościu tego nawet nie powinien zabierać, może nie ma z innego po prostu ze sobą. Nie wyobrażam sobie granie tym na symulacji. Dobra, tutaj mamy hull break, na szczęście. O, gościu by nas podziurawił jak sito, bez problemu. Tutaj jest szok, proszę bardzo. Wsteczny to nie jest najlepszy pomysł, ale spróbujemy. Chyba, że gościu go zraszował. Chyba tak. Tak, tutaj coś wybuchło. Kurnerwon tutaj sobie wybuchł. A, mogłem pomóc Panterze dwójce, nie pomogłem. O Jezus Maria. Guns of Swag, don't die! Don't die. Masz go? Masz go. Pomożemy mu się naprawić. Tym razem tak. Chyba został uszkodzony. Więc zrobimy nasz light tank duty. Też teraz jesteśmy celem. Oj. No właśnie. Chciałem powiedzieć, że teraz już... O Jezu, takie głośne, kurwa, dzięki War Thunder, że wyjebało mi bębenki właśnie.
O. Nie tym razem. Czekaj, czy zdążę się schować. Między drzewka sobie wjadę. Może mnie nie ustrzelą teraz, jeżeli chodzi o samoloty. Jak ktoś tam mnie próbuje wybadać. Nie obraziłbym się, jakby faktycznie nasze samoloty zaczęły zdejmować samoloty przeciwnika. Nie wiem, kto ma teraz przewagę w powietrzu, ale chyba nie my. Mają ciężara na B i ja tam nie mam jak pojechać im pomóc. O, wow, okej. Okay. Tego tu nawet nie zauważyłem. Nieźle. Teraz nie żyje? Jeszcze żyje. Bo nie zdążyło mi przeładować członka załogi. Czy to jest 120? To jest chyba 120, nie? To jest ten taki dziwaczek ze 120. Tyle mogłem zrobić, że go zaznaczyłem na razie i tyle. Dobrze, nasze peloty zaczęły coś robić. Niewiele, ale wciąż. Dobra, mamy go. Zignorował nas, to, że nas tu uszkodził. Myślał, że już nie patrzymy. Ale LKPZ AMX-13 DCA-40 rozwalił. O, tam coś przejeżdżało na pewno. Jak myślicie, wróci ten gościu? Z Wielkiej Brytanii po nas jakimś samolotem? Myślę, że wróci. Okej. Dobra, trafiło coś, ale chyba nie pykło. Będziemy się wychylać, żeby pomóc. Wychylimy się. Okej. Czaję. Dobra, mamy jednego. PT zostało zniszczone przez PFW. Okej, dobra. Wow! O wow, to było strasznie blisko, nie zdążyłem zareagować i on lobem przelobował ten strzał we mnie. BMP1 versus BMP1. Niezły strzał, naprawdę pierwsza klasa. Też chciałem to przelobować, jak się zatrzymałem, dlatego się nie cofałem dalej. Dobra, jeszcze jedną rundę. No pojedziemy tutaj na górkę i zobaczymy, co z tej górki będzie widać. O, i na ruski gramy. A Chinole też mają przecież swojego BMPK, nie? BMP1, więc może być ich nawet więcej, kto wie. Wszystkie nacje z BMP1 się właśnie spotkały, na to wychodzi. Nie wiem, co to, bo go nie widzę. A, zniszczony już jest, okej. Chiński M48. Dobra, tutaj mamy Action X-a wyjętego. To jest zaskakująco dobra pozycja, ostatnio ją odkryłem. Wcale nie jest jakaś super, super, nie wiadomo, ale tutaj faktycznie podjazd do Alfy, do Charlie, przepraszam, można bronić dość szybko. Na tej mapie też pozmieniali kolejność punktów. Dobra, za długo stoimy w jednym miejscu. BMP1 mamy gdzieś tutaj, po prawej stronie. Spróbujemy tutaj wjechać do góry i zobaczymy. Chciałbym sobie zdjąć BMP1 z BMP1. O nie, zdjęli już BMP1 z niemieckiego Bulldoga M41. Patrzcie, nawet na nie w pełni zbadanym jesteśmy w stanie się spindrać jak Spider-Man. Dobra, jeszcze kapeczkę sobie tutaj dojedziemy. Tutaj coś jechało w stronę tego punktu. Na razie puścimy sobie rakietkę na daleko. Uuu, wow, nie trafiłem. Ale jaja. Tutaj jeszcze coś dojechało, jeszcze nie. Ale heca. Czy on może został zniszczony? Nie. Czy mi się nie renderuje znowu kawałek terenu? Dobra. Teraz został zniszczony. Centurion MK10. O wow, okej, zjebałem to strasznie. Na szczęście miałem już przeładowaną rakietę. Więc zdążyliśmy go zatrzymać. O wow. Może tak? Jak w bok wieży? A, to był Kurnerwon, dobra. Tylko jedna rakieta mi została. Jakbym coś na daleko zobaczył. Na razie nikt mnie jeszcze nie zobaczył, więc jestem w ciężkim szoku, nie ukrywam. Tam mamy coś? O Jezus Maria, faktycznie. Oj, tutaj coś jedzie. O wow!
Dobra, te 4400, zobaczmy skąd. O, lol, tutaj wyjechał. Tu się nie spodziewałem. Ładny strzał. Miałem tutaj pilnować, że się zająłem na strzałem na daleko. I to jest, i to był mój błąd. Te 4400 zostało w tym momencie zdjęte, jak wjeżdżamy na pozycję w tym miejscu. Tutaj umarło. Okej. No na razie gramy chyba na wykrwawienie się. Na to wychodzi. Biorą C jakimś heavykiem. Czy zdążę tu wyjechać? Dalej, BMP1, dalej, bo nam wezmą C. Jakiś kurnerwon albo Conqueror, czy coś takiego. Wycofał się właśnie. Na mnie to jest pora, żeby zmienić pozycję, bo na pewno nie chcę tutaj stać. Tam widzimy coś. Tam będziemy mogli pomóc z tym. Wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie. Dobra, bok wieży tutaj. Tamtego zaznaczymy. Te 4400 tam zapieprza. Jestem strasznie odsłonięty z lewej, ale tam... okej. Dobra. Time for me to go. Fast. Gotta go fast. Bok wieży i tam ten gościu się zaraz na mnie będzie ustawiał i po prawej mamy jeszcze te 4400. O właśnie, bok wieży. To... wow! Jezus, ten TGM był paskudny. Brakło elewacji i poleciał w dół, ale zdążył wykonać korektę. Well. Bywa i tak. Wow. Su-122P wywaliło naszego A2G w tym miejscu. To skąd strzeliło? Tego nie wiem. Myślę, że jesteśmy następni na celowniku. Jak tylko przeładuję. Kwestia tego, że ja nie wiem, gdzie on jest. Nie widzę go, a stoi odsunięty. O, jest. Silnik. Zdążę mu poprawić, czy nie zdążę? Chyba zdążę, zdążyłem. Dobra. 5 razy strzeliłem i zrobiłem ile? 4 fragi? 1, 2, 3, 4. Tak, hej. Nie tak źle. 4? Tak, 4, bo poprawiłem to te 4400 ATGM-em przecież. O, BMP1 mi przywaliło. Niech to cholera, no ja se BMP1 nie rozwalę dzisiaj. I to skąd? W dupę dostałem, oczywiście. Że jeden z gości z T-44 na pewno się wrócił. To jeden z nich, to musi być jeden z nich. Zrzućmy okiem. Pershaw, T-4400, to jest ten pierwszy koleś, którego zabiłem. No dzięki, no bo miał podgląd kamery, gdzie ja stoję, nie? Oczywiście, no to wiedział, gdzie wrócić i gdzie celować. To jest ta zjebana część grania realistyków. Powinni ten podgląd usunąć. Powinni go usunąć, najzwyczajniej w świecie. No i dobra, no BMP1 powiem wam dalej w formie. Jak nie szturmujecie im na front, tylko gracie flaneczkę, to i na daleko sobie postrzelacie z ATGM-ów i z bliska ten reload daje radę z tymi granatami. No widzieliście zresztą, jak się spisywało. Dobra, i myślę, że ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Let's go.